Lubinie odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano wyniki badań archeologicznych, jakie były prowadzone na terenie ruin willi wybudowanej w 1926 roku przez wybitnego niemieckiego architekta Mise van der Rohe. To, co odkryliśmy, to tego się spodziewaliśmy. Zależało nam na tym, żeby jak najwięcej odkryć ze środka, żeby pomierzyć cegły, ilości tych cegieł, bo na podstawie tego wszystkiego jesteśmy w stanie dojść i spowodować, żeby ta dokumentacja była potem prawdziwa, bo na podstawie właśnie ilości cegieł możemy potem wyliczyć wymiary budynku i tak dalej, więc to się udało. No i myślę, też jest wiele ciekawych rzeczy, które pozostały po rodzinie, która tutaj zamieszkiwała. Jednym z inicjatorów odbudowy willi Wolfa jest znany urbanista z Berlina. Zapytaliśmy, jakie pierwsze wrażenia odniósł, gdy zobaczył wyniki prac. Byliśmy zaskoczeni, jak wiele z tej piwnicy zostało zachowanych elementów. Tego nie oczekiwaliśmy. Ukazały się one nam jak małe Pompeje. I było to ważne dla planów rekonstrukcyjnych, które są realizowane w Wyższej Szkole Zawodowej w Poczdamie przez panią profesor Burg i doktora Brambile. Potrzebne były właśnie te dokładne, rzeczywiste wymiary murów, a także pojedynczych cegieł. Der Umrisse des Gebäudes, aber auch der verschiedenen Ziegel des Hauses. Prawdziwym znawcą tematu willi Wolfa jest Iwan Brambilla ze Szkoły Wyższej z Poczdamu. Natürlich ja. Und dann wir haben aber schon gedacht, dass podejrzewaliśmy oczywiście, że znajdziemy tutaj substancję budowlaną i że uda nam się określić precyzyjne wymiary i tak też się stało. W przypadku cegieł wypalanych ważne są konkretne wymiary, które są potrzebne z kolei do obliczenia masy wymiarów całego budynku. To jest komplet aus Backstein gebaut und mit dieser Backsteinmasse können wir das Gebäude wieder aufbauen. Za prace wykopaliskowe w Gubinie odpowiadało Muzeum Archeologiczne z Środkowego Nadodrza ze Świdnicy. Willa była tak naprawdę pełna zaskoczeń. Zaskoczyło nas na przykład to, iż w roku 1945 ta słynna kolekcja Ericha Wolfa nie została gdzieś zabezpieczona, ukryta. Podczas naszych badań znaleźliśmy dziesiątki fragmentów porcelanowych figurek. Niektóre naprawdę są bardzo cenne. Znaleźliśmy pamiątki rodzinne, na przykład zastawę stołową sygnowaną złotymi literami FW. Udało się nam prawdopodobnie określić właściciela tej zastawy. Był to Friedrich Wilke, ten słynny na osoba, która zapoczątkowała ten wielki przemysł kapeluszowy w Gubinie. Była dziadkiem właśnie żony Ericha Wolfa. Udało nam się znaleźć militaria XIX-wieczne, które też zapewne były jakimiś tam pamiątkami rodzinnymi. Zrekonstruowana willa może być ogromną atrakcją turystyczną Gubina i Guben, a dla architektów to może być przysłowiowa Mekka. Dokładnie tak jest, ale ważne jest także, abyśmy przypominali, dlaczego tego budynku już nie ma, jak do tego doszło. Traktuję to jako nasz obowiązek, ale oczywiście będzie to także ważny budynek dla architektów z całego świata. Wtedy rzeczywiście nasze miasto stanie się, tak jak pan powiedział, Mekką dla miłośników architektury. To dopiero pierwszy etap w odbudowie słynnej willi. Jakie będą kolejne kroki? Będziemy robić program funkcjonalno-użytkowy. To jest taka quasi już dokumentacja, czyli pozwolenie na budowę. Jeszcze nie, ale na podstawie tego będzie można później je uzyskać w projekcie budowlanym. A program funkcjonalno-użytkowy już pozwala sięgnąć po pieniądze unijne. Właśnie na pozwolenie na budowę i właśnie na realizację budowy. Wydaje mi się, że taka prawdziwa rekonstrukcja byłaby najbardziej zasadna. Na ten dzień możemy myśleć o tym, jak to wszystko prowizorycznie zabezpieczyć, czy ewentualnie zabezpieczyć jakimś dachem, czy jednak może nasypać tutaj piasku. Tutaj o tych koncepcjach różnych będziemy rozmawiać. Docelowo na pewno fajnie byłoby pokazać również te elementy, które się zachowały, szczególnie piwnice, skarbiec i tak dalej. I tutaj ewentualnie można myśleć o tym, żeby to przeszklenie nastąpiło.
Ja jestem za tym, żeby jak najwięcej elementów, które są, zachować. Natomiast trzeba sprawdzić, czy fundamenty wytrzymają ten budowę tego domu, tak? To już też na pewno jest zadanie dla budowlańców, dla architektów, dla tego, kto wygra zlecenie na program funkcjonalno-użytkowy, potem na ten, kto wygra realizację. Będziemy rozmawiać z panią konserwator zabytków, tutaj z naszymi doradcami ze strony niemieckiej i myślę, że wspólnymi siłami damy radę. Już wkrótce wyniki badań zostaną podane do wiadomości publicznej i rozpoczną się kolejne etapy tego wyjątkowego projektu.